Tak się ćwiczy starty i lądowania. Przepadło ci. Lądowanie i start od razu. Ćwiczenie lądowania i startowania. Dwie najtrudniejsze czynności. I rozbieg, gaz i start. I teraz Krzychu i jego kombinacje. 2 metry nad ziemią, zaciąga na maksa, doprowadza do spadochronowania. Opanowuje taką nową technikę lądowania. 2 metry nad ziemią, zaciąga na maksa, opada, delikatnie i gaz, oddechy i leci dalej. Zauważcie, że nie dodaje gazu gwałtownie, tylko stopniowo. I wieczorami w wolnych chwilach, dzisiaj troszeczkę wieje, więc nie warto robić przelotów, bo ciężko się pod wiatr leci, więc to można sobie w ten sposób poćwiczyć starty i lądowanie. Marek, zaciągnij na 2 metrach już do spadochronowania. Teraz zaciągnę na maksa. Na maksa. Troszkę wcześniej. Wyhamuj skrzydło do zera. 2 metry nad ziemią, wyhamuj je do zera. Kolejne podejście. Jak będziesz tak 2 metry nad ziemią, to spokojnie wyhamuj do zera skrzydło. Ja ci powiem kiedy. Czekaj, teraz hamuj na maksa, pod tyłek. Dobrze, widzisz jak delikatnie i popuść sterówki, biegniesz i gaz. Gaz. Ze zgaszonym silnikiem. No i taka zabawa, nie? Taka zabawa, właśnie o to chodzi. Masz go, mobil. I teraz hamuj na maksa, pod tyłek, jeszcze mocniej, dobrze. I teraz spokojnie gonisz dalej. Delikatnie wchodź na obroty, nie za szybko. I teraz na maksa gaz. No, ale na razie. Dobry sposób. Szybciej wyhamujesz, bo jak jest...